Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki troszeczkę film luźno-pogadankowy, ale oczywiście też film niepozbawiony recenzji. Film na temat perfum, które mają taki retro wydźwięk. I muszę Wam powiedzieć, że oczywiście mamy na rynku perfumowym do dziś perfumy retro, czyli perfumy szacowne ze starą datą powstania. Na przykład takim zapachem jest Chanel numer 5, i to jest zapach o ponad stuletniej tradycji, ale na rynku mamy też sporo perfum powstających współcześnie, które mimo wszystko jednak zachowują taki retro charakter i które są hołdem i ukłonem w stronę historii perfumiarstwa. Jeśli chodzi o taką współczesną markę perfumową, która bardzo lubi produkować, komponować perfumy właśnie o takim historycznym, bardzo retro jest na przykład marka Amouage. I niejednokrotnie kompozycje, które powstały 10-12 lat temu, mają taki retro dźwięk, mimo że data ich powstania zupełnie by tego nam nie sugerowała. A zatem dzisiaj otwieram Wam pole do dyskusji na temat perfum, które brzmią retro, które brzmią trochę vintageowo. Czy jesteście w stanie nosić takie perfumy, dźwignąć takie perfumy? Czy w ogóle odnajdujecie się w takim nurcie perfum retro? A ja Wam przedstawię pewne perełki, które ostatnio upolowałam i znalazłam, które mam nadzieję, jeśli nie jesteście przekonani do tego typu perfum, zachęcą Was chociażby do ich przetestowania. I muszę Wam powiedzieć, że perfumami, które skłoniły mnie do podjęcia tego tematu, są perfumy Coco w edycji wody toaletowej od marki Chanel, a mianowicie któregoś dnia na grupie rozgorzała dyskusja pod postem dziewczyny, która bardzo usilnie poszukiwała zapachu, który czuła w otoczeniu częściej lub rzadziej od mniej więcej 15 lat. Dziewczyna te perfumy bardzo dobrze opisała, więc ludzie zaczęli jej sugerować w komentarzach, co też za zapach mogła czuć i pojawiły się m.in. sugestie, że mogła to być koko w edycji wody toaletowej. A zatem ja, żeby sobie odświeżyć pamięć zapachową, bo przyznam szczerze, że dawno tych perfum nie nosiłam, Zaaplikowałam je i muszę Wam powiedzieć, że w taki piękny, letni, ale nieupalny, zaznaczam dzień, te perfumy po prostu pachniały jak poezja. Pachniały bajkowo, pachniały super prestiżowo, klasycznie, po prostu przepięknie. Aromat rozwijał się w cudowny sposób. I tak sobie pomyślałam, nosząc te koko, że mam tak naprawdę bardzo niewiele perfum o takim charakterze retro w swojej kolekcji, a rzeczywiście są to po prostu przecudowne, fantastycznie ewoluujące klasyki. No i oczywiście, jak to ja, udałam się na znany portal aukcyjny i postanowiłam kilka takich retro sobie do kolekcji dokupić i dzisiaj mój film właśnie poświęcę im. Jestem ciekawa, czy któreś z tych perfum znacie, a jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy byliście w stanie przez nie przebrnąć, bo muszę Wam powiedzieć, że tutaj się pojawi jeden taki zapach, przez który niestety nie jestem w stanie przebrnąć. Po prostu nie jestem go w stanie dźwignąć i jestem ciekawa, czy Wasza opinia o tych perfumach będzie podobna. A zatem już nie przedłużając, zaczynam Wam opowieści o zapachach, które ostatnio upolowałam. I pierwszymi perfumami, które kupiłam totalnie w ciemno, były perfumy Marki Rocha i jest to Madame Rocha. Muszę Wam powiedzieć, że to kompozycja, która powstała w latach 60., ale poza mniej więcej pierwszą godziną brzmienia i trwania tego zapachu, w ogóle nie czuć, że jest to tak leciwa i tak wiekowa kompozycja, która jakby na to nie patrzeć, ma ponad 60 lat. Rzeczywiście te perfumy otwierają się bardzo mocno retro bardzo mocno vintageowo. Bo mają taki charakterystyczny rys starych szyprów, bardzo mocno tu czuć mech dębowy, do spółki z aldehydami oraz nutą Neroli, która też bardzo często była wykorzystywana w dość starych, jeśli chodzi o daty kompozycjach, chociażby w Chanel numer 5. I muszę Wam powiedzieć, że to otwarcie tutaj to jest po prostu retro, brzydko kolokwialnie mówiąc, pełną gębą. I pierwsza godzina tego zapachu może być dla niewprawionego nosa niezwykle trudna, ale po godzinie jego noszenia, kiedy właśnie przez tę pierwszą godzinę dominują takie nuty zielone, trochę neroli, dużo mchu dębowego, to jednak potem ten zapach zaczyna się przeradzać w takiego bardzo przyjemnego pudrowca, który w brzmieniu na skórze przypomina zapach, jeśli kojarzycie, starej pomadki marki Celia. Niewątpliwie jest to sporo irysa, sporo fiołka. Czuje się taką pudrową groszkowość troszeczkę, ale to wszystko cały czas jest przepięknie przełamane nutami drzewnymi oraz nutami mchu dębowego, co nie pozwala kompozycji tak być do końca pudrową, taką infantylną. Nie przypomina ona baby powder, bynajmniej nie jest to taki puderek zasypkowy. Jest to jednak bardziej klasyczny puder, puder w wydaniu tych starych, szminkowych kosmetyków, ale właśnie przełamany ciągle mimo wszystko tą drzewnością i mszystością. Jeśli chodzi o mnie i jeśli chodzi o Wasze kierunki, jeśli na przykład zamierzacie rozpocząć przygodę z perfumami retro, myślę, że to jak na początek nie jest taki zły wybór i nie jest taki zły zapach, bo tak jak mówię. On jest trudny tylko przez pierwszą godzinę, a potem układa się tak właśnie przyjemnie, pudrowo, tak kosmetycznie, tak pomadkowo, więc nie straszy zupełnie swoim wydźwiękiem. Na koniec Wam powiem o parametrach. Ja tu powiem od razu, że mam rocznik 2022, więc całkiem świeże wydawnictwo tego zapachu. I jeśli chodzi o te nowe roczniki Madame Rocha, no to zdecydowanie nie należą one do tytanów trwałości. Bo trwałość tych perfum na mojej skórze to mniej więcej takie 6-7 godzin. Aczkolwiek muszę Wam przyznać, że na ubraniu zapach się trzyma szatańsko. I następnego dnia, kiedy weszłam do pokoju, w którym odwiesiłam mój sweter, który założyłam na poperfumowane ciało, to cały pokój pachniał od tego swetra. Więc jeszcze na ubraniu następnego dnia zapach bardzo mocno się trzymał i bardzo mocno projektował na całe pomieszczenie. A zatem na skórze, no niekoniecznie to jest trwały zapach, natomiast jeśli chodzi o ubrania, to się po prostu trzyma jak szatan. I kolejnymi perfumami, które postanowiłam zakupić na fali właśnie poznawania retroklasyków, to perfumy marki Job i jest to klasyczna Femme, czyli po prostu perfumy można powiedzieć chyba bez nazwy. I muszę Wam powiedzieć, że ze wszystkich omawianych dzisiaj tutaj zapachów to jest absolutny mój ulubieniec. Są to perfumy tak genialnie rozwijające się, tak piękne, tak wielowymiarowe i przywołujące na różnych etapach swojego brzmienia, skojarzenia z innymi klasykami, że po prostu zebrały w sobie to, co jest najlepsze, jeśli chodzi o takie wonie historyczne, jeśli chodzi o perfumy, które długo istnieją na rynku, bo czuję się wjopwem troszeczkę, ech, Lulu Cacharelle. Czuję się też na pewnym etapie brzmienia tego zapachu, troszeczkę samsary grlena, tej starej samsary. Więc niewątpliwie mamy w tych perfumach takie bardzo szacowne i bardzo klasyczne nawiązania. A sam zapach jest niezwykle przytulny, niezwykle ciepły, niezwykle dobrze noszący się. Myślę, że to są te najmniej retro perfumy ze wszystkich perfum retro, jakie poznałam. Bo rzeczywiście, myślę, że jak ktoś nie jest fanem zapachów tego typu, zapachów takich vintage'owych, to jest w stanie ją, spokojnie dźwignąć. Myślę, że to nie jest trudny zapach retro w żadnej mierze, bo on co prawda otwiera się tak troszeczkę niepokojąco, bo w otwarciu mamy bardzo dużo aldehydów położonych na takiej słodkiej kołderce, być może mieszanki mandarynki z brzoskwinią to jednak to uderzenie początkowe aldehydów właśnie z tymi owocami, z delikatną szczyptą, powiedziałabym chyba kolendry, trwa dosłownie przez pierwsze 50 minut, a potem prym i pierwszeństwo w brzmieniu zapachu przejmują takie bardzo ciepłe kwiaty. Podejrzewam, że jest tu jakieś ilanki lang oraz bardzo dużo drzewa sandołowego, które otula, które jest takie kaszymirowe. Które podejrzewam bardzo ładnie tutaj też wspomaga nuta białego piżma oraz delikatna może wytyweria, troszeczkę wanilii, troszeczkę żywicy bursztynowej. Generalnie zapach przepiękny. Świetnie noszący się, bardzo ładnie ewoluujący właśnie od tych aldehydów, od tego um, uderzenia retro w swoim otwarciu takim właśnie przez pierwsze 50 minut, do układania się w stronę takiego pluszowego, sandałowego, piżmowego, delikatnie słodkiego orientu i drzewa sandałowego. Dla mnie kompozycja po prostu genialna. Powiem Wam, że nosi mi się ją przecudownie. A fakt, że ona mi na pewnych etapach swojego brzmienia przypomina lulu, to tylko i wyłącznie działa na jej korzyść i na jej plus, ponieważ ja lulu choć nie mogę nosić, bo nie jestem w stanie dźwignąć tych perfum, to od zawsze je kocham, od zawsze je uwielbiam i od zawsze je podziwiam, jeśli ma je na sobie na przykład ktoś z mojego otoczenia. I teraz po tych dwóch takich puszystych, yy, kremowych, pudrowych, sandałowych, cudownych otulaczach, które naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo fajnie się nosi, przejdę do perfum, których nie jestem w stanie dźwignąć. I muszę wam powiedzieć, że ja oczywiście w swoim życiu nosiłam perfumy trudne, perfumy ambitne, perfumy konceptualne, które właściwie nie pachniały niczym, które pachniały kosmosem albo yy, zapachem takim metalicznym krwi. Jakoś mimo wszystko przez te testy byłam w stanie przebrnąć i jakoś te perfumy na sobie nosić i nie mieć woli mycia nadgarstków czy też szyi. Tak, jeśli chodzi o zapach, który Wam teraz pokażę. Poddałam się totalnie, rzuciłam rękawice, nie jestem w stanie tych perfum dźwignąć, aczkolwiek jeśli chodzi o ich datę powstania, nie jest to wcale kompozycja taka stara. Ale w dźwięku dla mnie przynajmniej, no powiem Wam, ja się poddałam. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Chodzi o perfumy od marki Hermes i jest to Kalesz w edycji soie de parfum. Kompozycja, tak jak powiedziałam, nie jest taka stara, bo wydaje mi się, że ona powstała w roku 1992. A więc nie jest to okres yy, dominowania takich totalnie retrowoni w perfumiarstwie. No wtedy m.in. powstaje Angel Muglera, więc wiadomo, że to perfumiarstwo już się troszeczkę bardziej rozwija, już troszkę bardziej eksperymentuje ze swoimi formułami, ale to, słuchajcie, to jest zapach nie do przybrnięcia dla mnie. Otwarcie tego zapachu jest przepiękne. Jeśli chodzi o jego otwarcie, to ja jestem bardzo na taki, on mi się bardzo podoba, ponieważ otwarcie stanowi taka przepiękna, świeża mieszanka cytrusów, neroli oraz aldehydów. I otwarcie tych perfum przypomina mi klasyczną piątkę w edycji wody toaletowej od marki Chanel. I rzeczywiście na początkowym etapie brzmienia te dwie kompozycje naprawdę są do siebie bardzo podobne. To też muszę wam powiedzieć, że kiedy zaaplikowałam te perfumy, to mówię, o, jest sukces. Był to udany zakup w ciemno, bo jeśli rzeczywiście perfumy te będą rozwijać się na mnie w stronę Chanel numer 5, to z pewnością je polubię, pokocham, bo po prostu bardzo lubię perfumy od marki Chanel. Ale okazało się zupełnie inaczej. Perfumy te na mojej skórze zaczęły wędrować w takie dziwne rejony zapachowe, że w pewnym momencie muszę Wam powiedzieć szczerze, było mi trudno je na sobie znieść. W promieniu projekcji one pachniały dla osób z mojego otoczenia ładnie, klasycznie, bardzo tak elegancko, natomiast ja czując je od swojej szyi, szyi czyli w dość bliskiej odległości, słuchajcie, po prostu nie byłam w stanie tego zapachu znieść, bo on na mnie pachniał mieszanką takiego zwęglonego, spalonego wosku. Dodatkowo dość ostrych cytrusów i bardzo silnych nut drzewnych oraz nut mszystych. Więc nie dosyć, że mech dębowy jest bardzo trudną nutą, jako nuta dominująca. To jeszcze jak dostał podmuchu tego palonego, przypalonego wosku, nut drzewnych i tych bardzo nietypowych, no tutaj w tym otoczeniu nieco fermentujących cytrusów, to muszę Wam powiedzieć, że miałam duży problem, żeby wysiedzieć z tymi perfumami na imprezę, na imprezie. A muszę wam powiedzieć, że debiut tych perfum i ich globalne noszenie towarzyszyły tak naprawdę posiadówce ze znajomymi. I tak jak znajomi nie odczuwali tych perfum źle, tak ja, ja się poddałam. Ja nie byłam w stanie się dobrze bawić przez ten zapach, nie byłam w stanie uczestniczyć w rozmowach, bo on mnie tak drażnił, tak mnie irytował. I powodował, że miałam takie poczucie, że pachnę źle i że się wstydzę wobec tych ludzi, że ja taki zapach rozniecam. Właśnie głównie ta nuta tego spalonego wosku dawała mi takie poczucie, że ojejku, jak ja muszę nieprzyjemnie dla innych pachnieć. Chociaż, no tak jak mówię, znajomi powiedzieli, że nic nieprzyjemnego nie czują, ale no nie, ja się poddałam, nie wiem kiedy do tych perfum wrócę. Czytałam gdzieś, że one świetnie pachną jesienią. Myślę, że jeszcze ponownie test jesienią, ale póki co nie dźwigam Hermesa, więc też wam nie radzę porywać się tak jak ja się porwałam na zakup w ciemno. Tym bardziej, że ja jeszcze dodatkowo upolowałam, zupełnie o tym nie wiedząc, starą wersję, ponieważ upolowałam wersję z rocznika 2013, a zatem butelkę, która ma 10-letnią historię produkcji. I na koniec zapach o najmniej retro brzmieniu z tych wszystkich kompozycji, które Wam dzisiaj przedstawiłam i zrecenzowałam. I będą to klasyczne słoneczniki od marki Elizabeth Arden, czyli Sunflowers. Muszę Wam powiedzieć, że ja miałam te perfumy jakieś 12-15 lat temu i bardzo szybko się ich pozbyłam z własnej kolekcji, ponieważ one wówczas w swoich starszych wersjach rzeczywiście miały dla mnie taki bardzo silnie retro wydźwięk. A ja jeszcze w tamtych jednak czasach takich klasycznych perfum nie doceniałam i takich woni w kolekcji nie miałam, a zatem słoneczniki wydały mi się jednak za bardzo retro, jak na mój gust. Kiedy je teraz ponownie kupiłam, a kupiłam je razem z Hermesem jako taką przyczepkę, żeby Hermes nie szedł sam, a te perfumy były dość niedrogie, więc je wzięłam po prostu jako taki bonusik, to muszę Wam powiedzieć, że po latach mój odbiór tych perfum się kompletnie zmienił i ja już dzisiaj. W ogóle nie czuję, że one są retro. Ok, czuć, że nie jest to kompozycja współczesna na pewno, że jest to kompozycja dużo bogatsza aniżeli współczesne zapachy, no też nie trzyma się w dzisiejszych trendach perfumowych, to jednak, mimo wszystko, żadnego takiego e, rysu retro, który mógłby kogoś przerazić, te perfumy e, według mnie e, kompletnie nie mają. Muszę Wam powiedzieć, że ze wszystkich też perfum, które dzisiaj dla Was omówiłam, słoneczniki mają największą projekcję. Są najbardziej wyczuwalne dla otoczenia, bo podczas kiedy poprzednie kompozycje raczej najbardziej wyczuwalne są dla samego nosiciela, dla samej osoby noszącej, tak jeśli chodzi o Sunflowers, to one się przynajmniej na mnie ciągną długim ogonem zapachowym i rzeczywiście czuć je w promieniu dobrych 2-3 metrów ode mnie, kiedy po prostu idę. A jest to, podkreślam, woda toaletowa, czyli nie taka silna koncentracja, jakby na to nie patrzeć. I muszę Wam dodać, że ja mam rocznik 2020, czyli też nie starą datę produkcji, bo zaledwie butelkę trzyletnią. Więc muszę tu oddać zdecydowanie zasługę hołd parametrom, że są one doskonałe, zwłaszcza jak na koncentrację wody toaletowej. Ale żeby już nie przynudzać, co do samego zapachu to muszę Wam powiedzieć, że dla mnie jest to zapach czterech składników. Ja wyczuwam na mojej skórze, choćbym bardzo się chciała wąchiwać i poczuć coś innego, wyczuwam tak naprawdę tylko i wyłącznie cztery składniki. Po pierwsze melon i zdecydowanie melon jest to nutą dominującą, ale temu melonowi towarzyszy taka delikatna doza odświeżenia, bo czuję tutaj taką świeżutką, bardzo silnie pachnącą ogrodową różę. I do tego odrobinę kropli cytrusów, ale tych pomarańczowych cytrusów. Pomarańczy tudzież mandarynki. Wszystko to jest położone na takiej słodziutkiej, bursztynowej bazie, a zatem jest to ten czwarty składnik, który wyczuwam. I jeśli chodzi o moją skórę, to jest wszystko. Choćbym chciała Wam tutaj pleść Farmazony, że czuję jeszcze różne jaśminy, czy coś tam innego, co producent wymienia w kompozycji, bo jest to zapach bardzo bogaty, jeśli chodzi o kompozycję to muszę Wam powiedzieć, że na mojej skórze kompletnie nie. Mam tu tylko i wyłącznie w moim przypadku czterech graczy, których wyczuwam, a mianowicie nutę melonu, nutę świeżej róży, nutę pomarańczowych cytrusów oraz cieplutką żywicę bursztynową w bazie. Zapach, tak jak Wam powiedziałam, o doskonałej projekcji, dodatkowo na mojej skórze też o świetnej trwałości, a zatem jeśli nie boicie się perfum z takim delikatnie historycznym rysem, które jednak nie są w żaden sposób vintage'ami, to myślę, że chyba Sunflowers jest najłatwiejszym zapachem, żeby zacząć swoją przygodę z perfumami vintage. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy film o perfumach z retro duszą, z retro wydźwiękiem. Dajcie znać, czy dla Was takie perfumy są noszalne, ciężkie, czy jesteście w stanie wytrzymać w towarzystwie osób, które lubią takie perfumy i często tego typu wonie na siebie aplikują. Ja tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Pa, pa!